Cześć! W dzisiejszym filmie rozbiorę silnik marki Brickstraton model 875EX. Na początek dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, że jest to egzemplarz z 2012 roku. Na chwilę obecną ten silnik przeszedł delikatny lifting i jest już na przykład sprzedawany pod oznaczeniem 875EXI. O jak od zmianach, które zostały wprowadzone w tym silniku powiem w filmie, są one kosmetyczne, więc spokojnie, jeśli jesteś właścicielem tego nowszego silnika, również śmiało można bazować na tym filmie, bo naprawdę zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Druga sprawa. Rozbiórka tego silniku, tak jak wspomniałem na początku, jest na przykładzie serii 875EX, ale wszystkie silniki Brixa od serii 800 do serii 950 są właściwie na tej samej konstrukcji bloku, na tym samym kole magnesowym, na właściwie całym osprzęcie. Różnią się delikatnie górnymi osłonami, także śmiało można również bazować na tym filmie w przypadku posiadania właśnie innych wersji tego silnika, o których wspomniałem wcześniej. Ogólnie bardzo lubię ten silnik z kilku powodów, jako że ostatnio firma Brickstraton ma troszeczkę słabsze silniki, ale ten akurat bardzo lubię. Nawet na jego cześć ubrałem swoją fachową koszulkę, aby po prostu wyglądać na materiale bardziej fachowo. Nie dostałem jej oczywiście od Brixa, ponieważ no, ciężko się dziwić po moich ostatnich filmach, w których trochę narzekam na te mniejsze silniki Brixa, ale mimo wszystko gdzieś tam w szafie ją wygmerałem, gdyż kupiłem ją już dawno temu i na dzisiejszym materiale będzie mi ona towarzyszyć. Także zabieram się w takim razie za rozbieranie tego silnika. Na początek zdemontuję trzy nakrętki mocujące starter na klucz 5/16 cala, aby po prostu zdjąć górną osłonę, aby bardzo wiele rzeczy się odsłoniło. Wtedy będę mógł zrobić takie ogólne oględziny silnika, zanim przystąpię do jego dalszej rozbiórki. Co ważne, w tym silniku, tak jak już widać, starter jest już mocowany podobnie jak w silnikach Honda, jak w silnikach Longines, więc Brix odszedł już od tego, projektując ten silnik, żeby po prostu dostęp do samego startera był po prostu o wiele łatwiejszy, bo w starszych wersjach silników Quantum, Intek, ten dostęp był utrudniony, trzeba było zdejmować górne maskownice, zbiornik paliwa i dopiero wtedy dostawaliśmy się do osłony, którą ciężko było odkręcić. To jest ważne w takich produktach jak ten flagowy silnik, aby ten dostęp był w miarę łatwy, gdyby gdzieś tam przy koszeniu profesjonalną maszyną doszło do usterki tego startera, to bardzo szybko można wymienić sam starter, który można mieć zapasowy, czy też można wymienić sznurek. To jest dość fajne. Fajnie, że taki element, który lubi się po prostu uszkadzać, jest w miarę na wierzchu. Tutaj jest kolejny problem w kosiarkach. Zawsze w silnikach, w których są takie szpilki mocujące, potrafi się zdarzyć to, że zamiast odkręcać się nakrętka, będziemy wykręcać całą szpilkę aż na dole. Tutaj właśnie to się stało, zatem kręcenia czeka mnie troszeczkę więcej. Niestety wykręca się cała szpilka. Każdy producent, który ma właśnie takie mocowanie, ma z tym problem. W Honda GCV dzieje się właśnie coś identycznego. O, tutaj wszędzie odkręciły się nakrętki, a tutaj wykręcałem po prostu wszystko z całą szpilką, która powinna być zamocowana tutaj. No niestety tak się często potrafi zdarzyć. Starter, tak jak tutaj widać, również jest w pełni plastikowy. Zapadki są plastikowe, całe koło jest plastikowe. Ogólnie ten starter oddziela się od tego plastikowego elementu. Ja to zaraz zrobię, tylko potrzebuję do tego dwóch narzędzi. Będę sobie musiał tutaj przytrzymać tą szpilkę, a tutaj popuścić to wszystko kluczem. Dopiero teraz da radę wykręcić samą nakrętkę. Teraz, tak jak widać, odchodzi sam starter, a tutaj zostaje taka plastikowa maskownica. Szpilka powinna być oczywiście domyślnie tutaj, tylko że ona się wcześniej wykręciła. Więc tak, te maskownice czasem potrafią być zmieniane pod danego producenta. Na przykład firma MTD stosowała tą całą maskownicę w kolorze niebieskim, w niektórych wersjach takich oznaczonych jako eko. Tutaj ta maskownica jest właściwie nie fabryczna, różni się po prostu na daną naklejką przez producenta, więc silnik ten pochodzi z kosiarki McCulloch model M53 875 DWA. Jeśli zatem chodzi o ogólne oględziny silnika, tak jak można tutaj zobaczyć, koło magnesowe jest to samo co w serii Brixa 700, więc tej delikatnie mniejszej, więc to samo jest również chłodzenie. Koło magnesowe jest uszkodzone, tutaj pękła jedna z tych łopatek i tak naprawdę no niestety to koło magnesowe nadaje się już tylko do wymiany, ponieważ w momencie, gdy tu jedna z zapadek będzie się zapierać, druga nie będzie miała tam tego podparcia, no i siła po prostu użyta do odpalenia tej kosiarki będzie tylko połowiczna, więc jedna z zapadek będzie mocniej przeciążana, co będzie nam szybciej
niszczyło starter. Same te koła magnesowe nie są niestety tanie. Używane na rynku używanych takich kół magnesowych na rynku wtórnym kosztują około 130-150 zł, nowe od około 400 zł, a często również uszkadzają się z powodu uderzeniem noża u przeszkodę, potrafią pęknąć te koła, zatem dość często są poszukiwane te koła magnesowe. Jeśli chodzi o front kosiarki, to tutaj tak jak widać jest napis OHV, jest to silnik górnozaworowy na tradycyjnych popychaczach. Tutaj Briggs nie zaszalał w żaden sposób, więc nie konstruował tutaj jakiejś innowacji, takich jak system DOV znanych z Briggsów z serii 700. Tutaj jest standardowy układ OHV, tak jak widać jest tutaj aluminiowy gaźnik, ale jeśli chodzi o aluminiowy gaźnik, był on właśnie jeszcze w wersji EX. Jeśli chodzi o nowe silniki, ponieważ ten silnik zadebiutował gdzieś w 2011 roku, a obecnie silniki w sprzedaży, które są od roku 2018, od wiosny tego roku, są już niestety wyposażone w plastikowy gaźnik i jest zmieniony również filtr powietrza, który tak z górnej części został przeniesiony tutaj tak na bok. Jest to podobny układ znany do mniejszych silników Briggsa. Tutaj mieści się duży układ wydechowy. Tutaj właściwie ten układ wydechowy, z tego co wiem, nie jest zmieniony w nowym silniku. Tak, jest blok skręcany, także standardowo w ten sposób, nie ze skosa, jak w niektórych Hondach czy w mniejszych silnikach marki Longines. Tutaj są dwie śruby, w których mocuje się rozrusznik, jeśli on występuje. Inna jest wtedy również ta osłona, tak jak widać również pod rozrusznik jest przygotowana misa olejowa, więc tutaj jest specjalnie takie wgłębienie w przypadku, gdybyśmy chcieli zastosować tutaj rozrusznik elektryczny. No i wtedy również różni się koło magnesowe, które dodatkowo posiada zęby. Co by tutaj jeszcze pokazać, może szybko dostanę się jeszcze do filtra powietrza. Tak jak widać jest to większy model Briggsa, także tutaj mocowanie zbiornika paliwa jest już po prostu przykręcane. Nie są to wsuwki, zarówno zbiornik paliwa, jak i miarka są skręcane na szpilki, więc jest to rozwiązane solidniej niż w tych mniejszych Briggsach. To, co chwaliłem na filmie teoretycznym odnośnie tego silnika, który również jest na moim kanale, to, że dostęp do filtra powietrza jest tutaj bardzo prosty. Za pomocą jednej nakrętki można się tutaj już dostać do filtra powietrza. O, w ten sposób. Duży filtr ze wstępnym filtrowaniem, bardzo wygodny w obsłudze, w demontażu i w czyszczeniu, także to również tutaj pochwalam. I co by tu jeszcze pokazać? W sumie to z tej strony nie ma już nic ciekawego, no mogę jeszcze pokazać, jak tutaj intensywny jest wyciek tego oleju. To wszystko zdarzyło się po prostu przez to, że ktoś kosił na niewyważonym ostrzu. Dość długo ten silnik odbierał właśnie spore drgania i przez to właśnie rozkręcił się w miejscu łączenia bloku z misą olejową. W następnej kolejności odkręcę dwie szpilki, które są mocowaniem zarówno z góry startera, jak i w dalszej kolejności zbiornika, aby po prostu mieć tutaj lepszy wzgląd na wszystko. Jedna z tych szpilek wykręciła się wcześniej, teraz odkręcę jeszcze szybko drugą. Tak wyglądają te szpilki, te dwie są jednakowej średnicy, ta na cewce zapłonowej jest nieco krótsza, zresztą mogę ją również odkręcić. Dla porównania wszystkie trzy szpilki, tak mówiłem, ta jedna przy cewce magnesowej, przy cewce zapłonowej jest nieco krótsza. Po odkręceniu dwóch szpilek zbiornik paliwa jest zamocowany tutaj na jeszcze jednej pomocniczej śrubie z tej strony. Tak wygląda śruba, która mocuje zbiornik z boku z taką tulejką dystansową. W następnej kolejności mogę zdjąć wężyk. O, no i zbiornik cały nam schodzi. Jest on oczywiście dużo większych rozmiarów niż te zbiorniki znane z tych mniejszych Briggsów, mniej więcej właśnie o tą część. Duży zbiornik, który nadaje kształt właśnie taki kształt całemu silnikowi. Mogę również zdjąć miarkę oleju, która trzyma się właściwie w ten sam sposób na tym samym mocowaniu co zbiornik paliwa. Więc tutaj w ten sposób. I miarka olejowa jest zdemontowana. Kontynuując rozbiórkę silnika, zdemontuję teraz obudowę filtra powietrza, aby dostać się do gaźnika. Obudowa ta jest przykręcona na dwóch śrubach, na klucz 5/16 cala. Także Briggsy są ogólnie skręcane na takich dość specyficznych śrubach. W przypadku ich zgubienia ciężko jest zastąpić tą śrubę inną, ponieważ często posiadają właśnie takie tulejki zintegrowane, często po prostu posiadają nietypowe gwinty, więc niestety przy demontażu uważajmy właśnie bardzo na te śruby. Tak oto one wyglądają, a tak wygląda sama obudowa filtra powietrza. Oczywiście z tyłu, jak to w każdą obudowę filtra powietrza w silnikach jest wbudowany, jest doczepiony wąż, który to wchodzi w następnej kolejności w blok silnika. Również jest on bardzo specyficzny, więc również nie należy go gubić.
Oczywiście jako flagowiec ten silnik we wszystkich to wersjach posiada już system Ready Start. System Ready Start, który również jest podobny do tych w innych, znanych z innych silników Bixa, zatem jest termostat, całość jest wyłączana po odpaleniu, także domyślnie jest sprężynka, która to dociąga nam przepustnicę ssania w pozycję zamkniętą w ten sposób. Po odpaleniu silnik regulatorem obrotów odśrodkowym, o tutaj nie widać, tutaj jest w tym miejscu, podnosi sobie obroty i przy okazji otwiera nam przepustnicę od ssania. O, w ten sposób. Jeśli tylko przepustnica poruszy się do miejsca, w którym to silnik zazwyczaj pracuje, otwiera się, a właściwie uchyla się lekko przepustnica ssania. Jeśli silnik nabierze temperatury, termostat wyłącza całkowicie wtedy ssanie do całkowicie otwartej przepustnicy. Dodatkowo termostat ten trzyma nawet tą przepustnicę w pozycji otwartej, nawet gdy zgasimy silnik ciepły i próbujemy odpalić go ponownie. Czyli cały czas termostat trzyma tutaj, widać to? Widać, tak. Trzyma w tej pozycji przepustnicę i odpalając silnik niezależnie już wtedy od tej dźwigni, oczywiście cały czas ssanie jest wyłączone, aby po prostu odpalając ciepły silnik nie zalewał on się ssaniem. Zatem cały ten system automatycznego ssania nie jest tu taki skomplikowany i to, o czym oczywiście mówiłem, nie ma tutaj innych wersji, czyli wszystko w tym silniku jest zawsze z automatycznym ssaniem. W następnej kolejności można zdemontować gaźnik, również klucz 5/16 cala. Ogólnie tutaj dostęp do tego gaźnika jest bardzo, bardzo prosty, zatem nie ma tutaj problemów z czyszczeniem gaźnika, zresztą Brix nigdy za bardzo nie utrudniał tej czynności. Oczywiście dwie również bardzo specyficzne śrubki, które można odkręcać również za pomocą klucza Torx. W następnej kolejności można zdemontować gaźnik. Tutaj już ta blaszka, która jest pod gaźnikiem wraz z tą sprężynką mi odeszła. Tutaj najpierw demontujemy drucik od, najpierw chyba od regulacji obrotów, z przepustnicy obrotów, a w następnej kolejności drucik tą dźwignię od właśnie termostatu. Tutaj już sobie cofnę zbliżenie na kamerze może. O, w ten sposób. Mogę już sobie śmiało również zdemontować dźwignię z tego termostatu. No i tak jak widać, w tym silniku nie ma tutaj za bardzo takiej osłony termicznej, która jest charakterystyczna w silnikach Hondy lub silnikach Longin. Tak wygląda kolektor. Tutaj jest papierowa uszczelka, która oczywiście przy próbie demontażu uszkodziła się, a tutaj jest taki gumowy o-ring, który to doszczelnia nam gaźnik. Tutaj ta blaszka oczywiście w ten sposób musi być założona. Są tutaj takie specjalne wycięcia, tak aby po prostu nie dało się zamocować tej blaszki inaczej. Tutaj są takie wypustki i oczywiście na to wszystko teraz tutaj przychodzi nam gaźnik. W ten sposób powinno to być prawidłowo złożone. Tak jak wspominałem, jest to gaźnik aluminiowy, bardzo lekki, pływakowy, bez oczywiście już również żadnych regulacji. Taka jeszcze ciekawostka, w początkowych wersjach silnika na samym początku wejście na wężyk paliwowy było z drugiej strony. To też właśnie jeszcze z tamtych czasów pozostała tutaj ta wypustka w obudowie filtra powietrza w tym miejscu, ponieważ wtedy wężyk dłuższy szedł tutaj, był wczepiany, zawracał w tym miejscu i był wczepiany w tej stronie gaźnika. No to po prostu taka ciekawostka, tak było na samym początku. Ta strona silnika jest już oczyszczona, zatem teraz śmiało można przystąpić do demontażu układu wydechowego, który tutaj w pierwszej kolejności należy zdjąć bardzo solidnie zamontowaną osłonę, gdyż jest ona zamocowana aż w trzech punktach, oczywiście na klucz 5/16 cala. Osłona układu wydechowego jest już zdemontowana na takie trzy śrubki, które są już znane z innych Brixów, takie bardzo krótkie wkrętki, jak ja to potocznie nazywam. Teraz należy odgiąć zabezpieczenia przy układzie wydechowym, o, w ten oto sposób. A sam układ wydechowy jest zamocowany za pomocą tych dwóch śrub na klucz 1/2 cala. Tak jak widać, śruby za układem wydechowym wystają bardzo dużo, ze względu na to, ponieważ tutaj są zastosowane dwie uszczelki. Najpierw jedna przy samym układzie wydechowym, w ten sposób. One nawet mają takie specjalnie wygięte blaszki, aby się trzymały, aby było lepiej to wszystko zmontować. W następnej kolejności, w ten oto sposób, tym wygięciem, tym brzuszkiem do strony układu wydechowego należy zamontować termostat, który to właśnie tak ma wyglądać od frontu. I w następnej kolejności jeszcze jedna uszczelka. Również tak tutaj w porównaniu do silników Longin czy Honda nie ma żadnych osłon termicznych, po prostu to wszystko jest przykręcone do cylindra. Nie zadbano tutaj jakoś o to, aby po prostu tłumik nie oddawał z powrotem swojej temperatury na blok silnika, nie ma tutaj żadnej izolacji. No i co, tak wygląda cały układ wydechowy. Fajne jest to, że w tym modelu
modelu w razie uszkodzenia tego termostatu można wymienić sam termostat. Nie trzeba wymieniać całego układu wydechowego, jak ma to na przykład w miejsce w silniku Brixa 575 EXI, a sam termostat jest sprawny, jeśli to domyślnie wraca do tej pozycji, jeśli oczywiście układ wydechowy jest zimny. Jeśli jest ciepły, termostat powinien znajdować się w tej pozycji i sztywno oczywiście to wszystko utrzymywać. Samoczynnie ta blaszka powinna wracać do tego miejsca, choć oczywiście nie zalecam bez przerwy tego sprawdzać, gdyż nie powinno się w ten sposób co jakiś czas tłamsić tego termostatu, nie powinno się tego ruszać, gdyż jest to po prostu bardzo precyzyjne urządzenie. Ja sobie na potrzeby filmu mogę jednak na to pozwolić. Mogę teraz odkręcić do końca cewkę zapłonową. Myślę, że hamulca bezpieczeństwa nie będę tutaj demontował, niech on sobie tam z tyłu będzie. Już na zasadzie innych silników Blixa pokazywałem, jak działa taki hamulec bezpieczeństwa, czy to na zasadzie silników Lącin. Tutaj ogólnie wszyscy producenci stosują to samo rozwiązanie, nie ma tutaj nic nowego, czyli kostka, która hamuje nam za koło magnesowe silnik i oczywiście stycznik, który odcina nam w tym momencie iskrę na świecy. Oczywiście jeden przewód zapłonowy idzie do tej cewki. Trzymał dość mocno ten przewód, ale udało się. Zdjąłem oczywiście również fajkę tak zwaną ze świecy zapłonowej. Jeszcze taka ciekawostka, Blix na każdych swoich cewkach zapłonowych oznacza to, jak one mają być prawidłowo zamocowane. Czyli tutaj jest this side out, czyli to ma być na zewnątrz, a tutaj słowo cylinder side, czyli oczywiście od strony cylindra, czyli cewka ma być zamontowana w ten sposób. Może to jest dla niektórych oczywiste, ale zdarzały się przypadki, sam widziałem wiele takich przypadków, że ktoś dał radę zamontować cewkę zapłonową do góry nogami. Przed demontażem głowicy zdemontuję jeszcze koło magnesowe, aby tutaj omówić kilka rzeczy. To akurat robię za pomocą klucza 24 mm, który pasuje tutaj bardzo ładnie. Nie mam aż takiego dużego klucza calowego, ale tutaj nie ma ryzyka, że coś się prześlizgnie. Koło magnesowe jest zdemontowane. W następnej kolejności jest tylko podkładka. Ze względu na to, że tutaj są wypustki, za które to łapie nam starter, nie ma tutaj żadnego kielicha, który jest charakterystyczny w mniejszych wersjach silniku Brixtraton, tylko oczywiście nakrętka i tylko i wyłącznie podkładka. To, co jest ważne w silnikach Brixtraton, tutaj sobie znowu zrobię zbliżenie, bez potrzeby zdemontażu koło magnesowego da się określić to, czy klin na kole magnesowym jest ścięty, czy nie. Tutaj, tak jak widać, jest miejsce na wpust, czyli tutaj widać, że po prostu nie ma gwintu, a tutaj ewidentnie w kole magnesowym widać, że jest klin. Czyli jeśli to wszystko jest w jednym miejscu, to wiadomo, że klin nie jest ścięty, a jeśli tutaj wpust w kole magnesowym znajduje się w tym miejscu lub w tym miejscu, to wiadomo oczywiście, że klin na kole magnesowym jest obcięty. Koło magnesowe zdemontuję ze względu na to, że jestem tutaj sam w taki roboczy sposób, czyli podważę po prostu w jednym punkcie, choć najlepiej to oczywiście robić w dwóch śrubokrętem, choć oczywiście również do tego mieć lepiej nieco solidniejszą brężkę i w nakrętkę dokręconą lekko wyżej czubka wału uderzę po prostu młotkiem, tak z wyczuciem i przez to koło magnesowe powinno zdjąć. Jeszcze wcześniej oczywiście należy zdemontować hamulec bezpieczeństwa lub po prostu zdjąć z tyłu sprężynę, aby hamulec bezpieczeństwa nie dawał nam dodatkowego oporu. Ok, sprężyna jest zdjęta, także teraz podważę sobie koło magnesowe śrubokrętem. Oczywiście, co ważne, nie należy tego robić w takich miejscach, jak na przykład giąć koło magnesowego na precyzyjnym regulatorze obrotów, czy gdzieś na tej bardzo miękkiej osłonie, tylko wybrać sobie po prostu takie solidniejsze miejsce, gdzie można śmiało się zaprzeć. No i wątpię, że to się uda za pomocą jednego śrubokręta, ale muszę sobie jakoś tu z tym poradzić. Udało się. Jeśli uderzymy dobrze, oczywiście nakrętka się tutaj w żaden sposób nie uszkodzi. Niestety przy ściętym klinie magnesowym, ponieważ to wszystko wtedy się lekko skręci i bardziej zaciaśni, i wtedy jest ciężej zdjąć takie koło magnesowe. Jeśli jest wszystko w porządku, wychodzi to łatwiej. Koło magnesowe, tak jak mówiłem, pasuje z serii 700. O, tak jak widać, kolejna ciekawostka. Pokazywałem na zdjęciu, że tutaj był cały klin na kole magnesowym, ale widać, że wcześniej ten klin był ścięty. Proszę spojrzeć, widać ewidentnie, że minimalnie był wcześniej ścięty klin na kole magnesowym. Bardzo wielu ciekawych rzeczy się dowiaduje na temat tego silnika. Tak jak widzę, już wcześniej ktoś go naprawiał. W następnej kolejności odkręcę front, właśnie tą całą pokrywę z napisem OHV, również są to nakrętki na kluczy 8 cala. Na szczęście zamieniono już tą nieszczęsną uszczelkę korkową, która była moją zmorą w silnikach Intec. Zastosowano tutaj papierową uszczelkę i znacznie solidniejszą tą pokrywkę, tą klapkę, zatem nie będzie tutaj problemów z odkształcaniem po regulacji zaworów, luzu zaworowego. Tak to wszystko wygląda, taka jest dość długa tam klapka. Tak jak wspominałem, układ OHV, czyli standardowo na popychaczach, wałek rozrządu jest w silniku, dojdziemy do tego za chwilę. Za pomocą dźwigien są tutaj właśnie sterowane te kolejne dźwigienki i otwierane
zawory. To wszystko jest troszeczkę oczywiście większych rozmiarów niż w tych standardowych silnikach Blixa. Sprężynki są nieco mocniejsze. Tutaj oczywiście znajduje się jeszcze świeca zapłonowa. Standardowo dla Blixa jest to świeca marki Champion na klucz 16 mm. O tym dłuższym gwincie. Tak wygląda świeca zapłonowa. Tak jak mówiłem, jest marki Champion o oznaczeniu, które jest teraz widoczne. Cóż, myślę, że nie ma się tutaj co więcej przyglądać. Zdemontujesz po prostu samą głowicę, aby pokazać, jak wygląda tłok. Tak wyglądają śruby od głowicy. Również oczywiście nie da się ich zastąpić naszymi europejskimi śrubami. Także nic tutaj nie dopasujemy. Uszczelka tutaj jest oczywiście zwykła, nie jest tutaj na silikon. Tak wygląda uszczelka, tak ogólnie wygląda głowica. No tak jak widać, ten silnik troszeczkę tam popracował, jakiś nagar jest, ale jakiegoś tutaj dramatu nie ma. Troszkę niestety zapomniałem o tym, że obiecałem porównać kilka komponentów do mniejszych silników Blixa, ale zrobię to za chwilę, przy okazji jak już rozbiorę całkiem ten silnik, od czego dzieli już nas naprawdę tylko moment. Tak jak już widać, tutaj ten cylinder nie posiada żeliwnej tulei, będzie to jeszcze dokładniej widać w przypadku, jak już całkiem rozbiorę ten silnik. No i tak jak widać, cylinder nie wygląda za ciekawie, już tutaj są jakieś takie, no nie mikroelżyski, ale wręcz przebarwienia tego cylindra. Aluminiowe cylindry z Blixów bez tych żeliwnych tulei to bardzo wcześnie zaczynają tak brzydko wyglądać. Moim zdaniem ten flagowiec już obowiązkowo powinien mieć żeliwną tuleję w każdej w ogóle odmianie, a nie tylko w jednej 850IC, a tym bardziej powinien ją już mieć na 100% silnik 950E, który wciąż potrafi jej nie mieć. Zatem to jest takie troszeczkę niepotrzebne oszczędzanie, troszeczkę zła wizytówka firmy, że ląd no pojemności 140 cm3 już ma żeliwną tuleję, a taki wielki flagowy Blix wciąż jej jeszcze nie ma. No i cóż, myślę, że silnik jest już wystarczająco oczyszczony ze wszystkich podzespołów, także teraz przejdę już do demontażu misy olejowej, więc odkręcę 7 śrub na klucz 3/8 cala. Takie oto śrubki. Teraz mogę zdemontować misę olejową, prawdopodobnie zejdzie ona bardzo lekko ze względu na to, że i tak już drżała ona podczas pracy tego silnika, ze względu na to, że tam, że po prostu już ta uszczelka była wydmuchana. A jednak przechwaliłem, aż tak lekko nie schodzi. Będzie tutaj potrzebny młotek. Mam tu już swojego ogryzka. Także tutaj teraz, jak zawsze mówię, w mocniejszych miejscach misy olejowej można lekko popukać. I już misa olejowa będzie tutaj schodzić. Jeszcze troszeczkę resztki oleju wyciekły mi tutaj na moją ścierkę. Tak jak widać, misa olejowa ma takiego troszeczkę osadu. Silnik ten miał troszeczkę zaniedbywane wymiany oleju. Być może na sam koniec, gdy pojawiały się już minimalne wycieki. Mimo że oczywiście uszczelki w silnikach Blix Straton niszczą się w momencie demontażu, no to tutaj można zwrócić uwagę, że ta uszczelka była chyba prawdopodobnie tak przesunięta aż do tego miejsca. Tak, ona jest tutaj tak przyklejona. Po prostu wciągnęło ją tutaj do środka. Bardzo ciekawe zjawisko. Tutaj ona jest przerwana. O, to wszystko było tutaj mocno przesunięte, zatem nie dziwię się, że ten silnik krwawił tak mocno. No ale jeśli chodzi o sam silnik, znany nam już układ z innych silników Blixa, właśnie od środkowego regulatora, który jest taki sam jak w pozostałych Blixach, kołek rozrządu. Oczywiście mimo tego, że jest to flagowy model, bardzo również razi tutaj plastikiem i również delikatną konstrukcją tego tutaj oto odprężnika zaworu wydechowego. Również to jest wszystko delikatne, wałeczek plastikowy. Oczywiście kolejna wada, czyli plastikowa zębatka na wale, która to nie wiem, czy już wrzucałem to zdjęcie na Facebooka, ale również potrafi się zepsuć, potrafi się zerwać ten tutaj malutki klin i oczywiście przez to potrafi ten silnik również przestać działać. Wyciągnę jeszcze tutaj te popychacze, które są oczywiście jak to w każdym standardowym silniku i za pomocą klucza 5/16 cala rozkręcę teraz cały korbowód, aby wyjąć tłok i wał z tego silnika. Takie dwie śruby i panewka korbowodu. Teraz wypchnę sobie tłok do przodu. Teraz będę mógł zdemontować wał. Może jeszcze troszeczkę tłok do przodu, albo już całkiem go po prostu zdemontuję. Tak jak widać, tak wygląda tłok. Bardzo oczywiście cieniutkie pierścienie, zaledwie o szerokości 1 mm. Takie same, o tej samej grubości, co w mniejszych silnikach Blixa. Może tłok tutaj, bo jego jeszcze za chwilkę będę omawiał. No i tak wygląda wał w tym silniku.
Tak zatem wygląda ten silnik z Blixa. Tak jak widać, próżno tutaj szukać łożysk, czy to w górnej części wału, czy w dolnej. Nie ma również tulei cylindra, ale tutaj nie jesteśmy zdziwieni, ponieważ nawet producent nie ukrywa tego i w specyfikacji technicznej silnika 875EX oznacza, że cylinder jest aluminiowy. Także nie ma tutaj żeliwnej tulei cylindra. Co jeszcze? No rozrząd jest plastikowy. Wałki rozrządu są tylko większej średnicy od tych znanych z Blixów od serii 450 do 675EXI, no ale również jest to w pełni plastikowy rozrząd, aż w dwóch miejscach. Również element, który służy tutaj za smarowanie rozbryzgowe, wygląda na taki sam. Co ciekawe, producent stosuje tutaj misę olejową, która jest identyczna jak w wersji Quantum, w starszych silnikach marki Quantum. Tutaj gdzieś posiadałem właśnie misę olejową z wersji Quantum, gdzieś tutaj właśnie w tych częściach. O, tutaj w tym miejscu. Na górze jest misa olejowa z wersji Quantum, a tu misa olejowa z wersji 875EX. Zatem producent zastosował tu te same formy i po prostu ta misa olejowa jest ta sama. Tak więc jak na flagowy produkt Blixa, wydawać by się mogło, że ten silnik wypadł troszeczkę blado, żadnych łożysk, aluminiowy cylinder, smalowanie tylko i wyłącznie rozbryzgowe. Fajnie, gdyby po prostu ten silnik miał właśnie tą żeliwną tuleję cylindra już w serii 800 w standardzie, miał jakieś tam łożysko na wale, żeby rozrząd już był na przykład metalowy. Takie elementy podniosłyby o niewielką kwotę koszt produkcji tego i tak już drogiego w sprzedaży silnika. Z pewnością byłyby dobrą wizytówką dla samej sprzedaży tego silnika i co ważne, oczywiście przełożyłoby się to na ich trwałość, co Brix sugeruje, że mimo wszystko na czym im wciąż zależy, na tym, aby ich te silniki były trwałe. Choć oczywiście budowa tego silnika nieco przypomina mniejsze Brixy, to oczywiście całkowicie się różni od nich ten silnik. Jest on oczywiście większy, co widać to było chociażby po takich rzeczach jak wałek rozrządu, który jest zdecydowanie większy. Z prawej strony oczywiście wałek z tego silnika, z lewej z silnika 450E. Wałek jest dużo mniejszy, delikatniejszy, choć wciąż podobnej konstrukcji. Dużo oczywiście mniejsza jest misa olejowa. Cały blok w takich seriach jak 400 czy 500 jest dużo cieńszego, tego aluminium jest dużo delikatniejszy. Może tutaj ten stop wciąż nie jest najlepszej jakości, ale za to jest grubszy, ten blok jest solidniejszy. To wszystko jest rozwiązane nieco solidniej. Dziś tutaj jeszcze miałem wał korbowy z Blixa 450. Jeśli chodzi o sam wał korbowy, no tutaj troszeczkę pordzewiał mi ten wał, ponieważ on już jest uszkodzony ze względu na to, że jest krzywy, no to również ewidentnie widać, że cały wał jest dużo, dużo większy, jest dużo solidniejszy, choć oczywiście i tak końcówki wału w tych Blixach tej większej serii potrafią się skrzywić, ze względu na to, że on jest większy, ale wciąż jest takiego troszeczkę miękkiego, podatnego na skrzywienie materiału. Oczywiście jeśli chodzi o koło magnesowe, również jest różnica, to koło magnesowe jest oczywiście również większe od tego z serii 450, bo może w ten sposób będzie to widać. Bodajże 146 mm wobec 166, 2 cm chyba jest więcej. Tu jestem pewien tego wymiaru, ale tu tak nie do końca, ale chyba się nie mylę. Zatem to wszystko jest tutaj solidniejsze, jest większe, co w parze oczywiście idzie z tym, że ten silnik ma też większą moc, więc te naprężenia, przeciążenia są również większe, ale jakoś w przypadku tego silnika Blixowi się tak udało, że mimo tego, że ta konstrukcja nie jest zbyt zachęcająca, to ten silnik w praktyce jest dość trwały i przez to go lubię za całokształt i przez to on jest właściwie, mimo wszystko, że jest to oczywiście z pechowego okresu Blixa, to jest dość godny polecenia. Tak więc po rozbiórce tego silnika czas na małe podsumowanie i tutaj mam troszeczkę problem, ponieważ moim zdaniem jest to obecnie najbardziej taki kontrowersyjny silnik w ogóle ze wszystkich, ponieważ on ma troszeczkę takie, sprawia takie skrajne odczucia. Po pierwsze, no troszeczkę jest na spory minus to, że ten silnik wydaje się dość tandetnej konstrukcji. No naprawdę, we flagowcu, w silniku flagowym, żeby nie było żeliwnej tulei cylindra, żeby nie było żadnego łożyska, ten plastikowy rozrząd, no to troszeczkę zniesmacza nas. Mimo wszystko wciąż to jest bardzo drogi silnik, no tak niczym on tutaj za bardzo nie zaskoczył jakimś innowacyjnym, jakimś trwałym. A co jest zaletą tego silnika? To, że mimo wszystko to jest produkt całkiem trwały. Praktyka pokazuje, że wiele tych silników pracuje bardzo długi czas. Nawet ten silnik, on jest tutaj w pełni sprawny, tylko miał ten wyciek. Ani nie dymił, ani nie stukał w żaden sposób tutaj korbowód. Silnik w pełni sprawny, mocny, tylko po prostu zaczął krwawić w miejscu właśnie tej misy olejowej. Wielu użytkowników z tymi silnikami nawet pisało do mnie komentarze, maile, że są bardzo zadowoleni z tego silnika, zwłaszcza pod testem teoretycznym tego silnika. Było dużo pozytywnych opinii. I ja również stwierdzam, że to jest bardzo dobry silnik. Bardzo kulturalnie pracujący, całkiem trwały, jeśli się o niego dba.
Dlatego też, ze względu na to, że ten silnik w praktyce spisuje się całkiem dobrze w teście teoretycznym, do którego zapraszam po tym filmie, wyraziłem się o nim dość ciepło, czyli powiedziałem, że jest to całkiem sensowny silnik, mimo że oczywiście konkurencja jest bardzo mocna. Ja chyba wolałbym wybrać silnik Hondy GCV190, a już w ogóle dużo rozsądniejszym wyborem jest silnik EMAG K700, K800, znany również jako Longin LC1 P70FA. Także zapraszam teraz jeszcze do pozostałych filmów, zapraszam oczywiście również do strony swojej na Facebooku, facebook.com/kobamix. No i cóż, dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli są oczywiście jakieś tam dodatkowe pytania do tego silnika, jakieś zastrzeżenia czy coś, to zapraszam do pisania komentarzy poniżej, czy to też na Facebooku. A za dziś bardzo dziękuję za oglądanie. Cześć!